Witam wszystkich, czy mnie słychać i widać? Moi drodzy, nadeszła wiekopomna chwila. Kajfer został pokonany. Pokonany został, bo jego film Bit Katana został usunięty. Z tej okazji chciałem zapoznać was z moim dzisiejszym gościem. Oto Mr. Jack Daniels. Nie ma na innym koncie, bo już oba zostały usunięte. Jak widzicie, potrafię też ubrać się elegancko na stosowną okazję. Mamy tutaj gościa wieczoru, Jacka Danielsa i przyjaciółka Coca-Cola. Będziemy pić oczywiście ze szklanki Dragon Ball Z. Siema Patryk. Jestem bardzo zadowolony, że w końcu udało się usunąć ten film przeklęty. Rozpracowuję cały jego kanał, to tylko kwestia czasu, aż zniknie całkowicie. Jest Piaskowy Dziadziuś, siemanko! Trzeci raz będzie pity. Pierwszy raz piłem u mojego kumpla w Częstochowie, drugi raz piłem jakoś w Dobrzyniu i teraz będzie trzeci. Nie będę zapinał do końca, bo pęknie. A zresztą bebelcha nie mam, tylko mam sześciopak. Chcesz, to może go ci pokazać. Dobra. Kapitan Bomba już za nami. Nie no, dwa razy nie będziemy tego samego słuchać. No, liczę na solidne donaciki. Poczekajcie, włączę w tipo, żeby były dźwięki donatów, donate'ów, bo wczoraj wyciszyłem. Son Gohan. Poczekajcie, włączę jakąś melodię, żeby było fajnie. Sakurci mi brakuje. Na szczytny cel, dobrze. Dobra, ustawiłem lektora. No nie wyszło, kurde. Chcę zrobić Super Saiyanina, a nie wychodzi. A może teraz?
listę top donatorów dać? No dobra. No to wtedy trzeba będzie zmniejszyć ten. Full screena zrobić, Michelle. Usunąłem. Jaka szkoda. No to trzeba zrobić. Trzeba byłoby zrobić no full screen, ale nie będzie widać wtedy top donatorów. No to się musicie zastanowić. Albo jedno, albo drugie. Jeszcze nie otworzyłem, spokojnie. Kurde, co za gówno przebrzydłe. Sandomierski mistrz kutarate i chudo wpłacił 2 złote. Mistrzu, wyglądasz, jakbyś się wybierał na rozprawę z kajferami. Mam nadzieję, że cały Jackie będzie dziś zrobiony. Piję razem z tobą. Daj listę top donatorów. Sandomierz też walczy z tobą. No chcę właśnie zrobić top listę, ale coś nie chcę. Kurde. Tutaj. Kurde. Dobra, jest już dobrze. Hejterów banować? No oczywiście. Pij, bo wyparuje? Dobra. Dobra, to trzeba najpierw otworzyć.
Trochę za głośno. Hutang pan z Dąbia wpłacił 10 zł. I takiego mistrza wszyscy lubimy. Dawaj rytuał oczyszczenia gardła Jackiem Danielsem. Na pochybel kurwom 500+. Paznokci nie mam, nie mam czym ściąć, kurwa mać. Dobra. Ostrzegano mnie, żeby nie nalewać alkoholu na Liwie, więc zrobię to poza kamerą. Żeby nie było, szyjka jest już opróżniona. No, no to wasze zdrowie, moja armia sprzymierzonych obrońców sprawiedliwości. Dobre. Kampaj. Nie, nie mogę z gwinta. Jak to by wyglądało? Jak jakiś kurwa menel. No ja zawsze liczyłem na to. Herbatę pijesz, dobre. No to jest alkohol. Sandomierski mistrz kutaratę i chudo wpłacił 2 zł. Nie jest za głośno. Pamiętaj, aby pić drinki z czymś zimnym. Na przykład lodem lub sercem Emilki z Ciechocinka. WGL to porządny jesteś. Do takiego trunku trzeba się ładnie ubrać. Sandomierz styl. Pozdro. Zdrowie. Właśnie dlatego, mój przyjacielu, ładnie się ubrałem, ponieważ Jack Daniels to jest alkohol dla facetów z klasą, dla dżentelmenów i facetów z klasą, a nie dla byle jakich pijaczków meneli. Więc trzeba było się ładnie ubrać. Jest krawacik, jest koszulka, jest medalion ninja. O, teraz dolejemy jeszcze sobie coli, żeby zrobić sobie takiego drinka. O. Niech każda baba żałuje, że ze mną nie jest. W tej chwili by siedziała i Jacka Danielsa by piła, a nie płakała, że jej facet nie płaci alimentów na dzieciora. Albo się kurwy prostytuują na Roxie lub Dejdzonie. Niech wszystkie żałują, że nie mają takiego faceta jak ja. Mocne. A ile to ma? Z 50% chyba. Zaraz zobaczymy, ile to ma. 40.
Dobra, jeszcze pogłośnimy trochę donaty. Nowa wiadomość. Edycja. Próbowałem ustawić PaySafe Card, ale niestety coś mają problemy z typu, że nie wyskakuje. SkyCash działa, ale niestety PaySafe Card nie działa. Szkoda. Z 30 podgłosiłem na 50. Powinno być lepiej. Pół kubka whisky i gdzieś 4-5 łyków coli. No dzisiaj jest wiekopomna chwila. YouTube usunął bit Kajfera Katana. Nie, całego nie. Na następną okazję zostawimy. Ale już czuję ognisty podmuch w gardle. Mocne to jest. Właśnie napisało do mnie dwóch fanów. Pierwszy ten z Częstochowy, że elegancja Francja. A drugi fan napisał, że pije razem ze mną. I to jest fajne, to jest miłe. Także jestem zadowolony, że walka z Kajferem już jest praktycznie na ostatniej prostej. Pozostało tylko usunięcie jego konta i wtedy będę miał święty spokój. Jak będzie tworzył następne i następne, to za każdym razem będę go zgłaszał. A wtedy w końcu wyciągnę dane od YouTube na niego i podam go do prokuratury. Wiem, Retro Gamer, już dostałem twoją wiadomość. Piszą do mnie na czacie i na Facebooku. Jak na prawdziwego fana Dragon Balla przystało, piję ze szklanki Songo SSJ, Dragon Ball Z. No to wasze zdrowie, moi przyjaciele i fani Dragon Balla i fani Naruto. Mam jeszcze szklankę Naruto, więc mogę wstawić jeszcze trochę do szklanki Naruto. Mam kubek Bruce Lee. Mówię wam, ja mam nietuzinkową, niesamowitą, niezwyczajną osobowość. Poczekajcie. W Kalifornii chyba ma siedzibę YouTube. Nie pisałeś do mnie? Aha, no to ktoś dokładnie napisał tak samo jak ty, że pije razem z tobą. I wysłał mi zdjęcie, jak faktycznie pije. Gdybym zdobył smocze kule? Chciałbym być najsilniejszym wojownikiem na świecie i nie czuć w ogóle bólu. No to dziwne te współprace mają między firmami. Mi YouTube nawet napisał, że YouTube mógłby mnie pozwać i wtedy musiałby moje dane policji czy FBI udostępnić. Tutaj nie ma żartów. Karaczany nie wiedzą, na co się wpakowali. Dzisiaj co mamy? Poniedziałek, tak? Czy inny dzień?
Nie, środę. Dzisiaj mamy środę. No, to jeszcze do weekendu trochę czasu. Nieśmiertelność, no też byłaby lepsza. Każdego. No trzeba zniszczyć to robactwo, po prostu trzeba. Nie, dzisiaj mamy środę. Tak? Prezes YouTube'a jest Polką? To dziwne. Zapomniałem, ale jestem w trakcie nagrywania, tworzenia, montowania tego filmiku o Karaczanach. Wszystkie screeny wrzucę, jakie tylko posiadam. Więc zobaczycie, że to jest takie żółte, na żółtym tle forum. Coś takiego jak elektroda, nie? Przepraszam. Ojej. Ale woda ognista, masakra. No, da te bajo. Nie wchodziłem na Karaczan z obawy o wyciek moich danych, jakichś wirusów. Nie mam zamiaru ryzykować. Mam zaufanych informatorów, którzy mi przesyłają wszelkie dane i screeny. Jestem na bieżąco. Na YouTube są różne poradniki, jak wejść na Karaczana, więc to nie jest nic trudnego. Karaczan to jest forum internetowe, na którym zbierają się przegrywy takie jak na Wykopie. Ciężko powiedzieć, kim jest Kajfer. Teraz to już jak mi Krillan pokazał stronę internetową, w której można modulować głos na męski i kobiecy, to już wszystko jest możliwe. Toć w tych filmikach to normalnie mówi Krillan, ale używa modulatora głosowego innego faceta. Więc można mówić męskim głosem, a przerobić to na damski. Możliwe, że tak jest, że jak się wejdzie na tę stronę, to jest wyciek danych. Możliwe. Dlatego ja nie chcę ryzykować i nie wchodzę. No pewnie, że nie jestem przegrywem. Dokładnie, to jest chore. Wiecie, co najlepiej zrobić? Wszystko robić fałszywe, tak jak oni. Nie podawać loginu, bo jest anonymus. Nie podawać zdjęcia żadnego, bo jest goły awatar. No i pewnie fałszywe dane jakieś podają, nie wiem. Fałszywy wiek, fałszywe imię przy rejestracji. No wszystko na pewno fałszywe. Ile już wypiłem? Z połowy ćwiartkę. Tak, ja jestem informatykiem, ale nie hakerem. To już cyberprzestępczość, hakerstwo to już wyższa szkoła jazdy. No widzisz, niby przystojny jestem, jak się odpierdolę elegancko w krawacik i koszulę, no a żadna baba mnie nie chce. Albo to może raczej ja jej żadnej nie chcę. Bo do mnie piszą takie grube, bezzębne, z celulitem, kurde, z ryjem poharatanym jakimś. No, najważniejsze. Spokojnie, alkohol nie wyparuje. Nie mam konta na Karaczanie.
Nawet jak rejestrujesz konto Google, to musisz podać numer telefonu, bo to jest weryfikacja dwuetapowa. Przychodzi ci na SMS-em kod weryfikacyjny. A właśnie, jeśli chodzi o tego Tindera, jeden fan mnie ostrzegł, że jakiś tam wyciek był z Tindera, że niby ja piszę z jakąś dziewczyną, która mieszka ode mnie 2 km. Powiem wam tak, idąc za radą Krillana i innych moich fanów, usunąłem starego Facebooka. A stary Facebook z kolei był połączony ze starym kontem, Tindera. Czyli nie klikałem login, hasło i loguj, tylko połącz przez Facebook. I wtedy mnie przenosiło na Tindera. Kiedy usunąłem Facebooka, to jednocześnie straciłem dostęp do starego konta Tindera. No i nie mogłem użyć żadnego hasła, ani loginu, ani nawet odzyskania hasła, bo stary Facebook poszedł w pizdu. Więc tamto konto stare zostawiłem. Są zdjęcia, jest opis i tak dalej, ale nikt nie ma do niego dostępu. Nikt nie może pisać ze mną na tamtym koncie. Piaskowy dziadek wpłacił 100 zł. Jestem najpotężniejszym donatorem. Dobrze widzieć mistrza w dobrym humorku. O ja pierdolę. O ja pierdolę. Dziadziuś, tapion dla ciebie. Kurde. I od razu drugi. Od razu drugi. No, dziadziuś, no to rzeczywiście jesteś top donatorem, ale to nie jest tak, że ukrzywdzam innych donatorów. Dziękuję za wszystkie donaty, bez wyjątku. Nie ma, że jeden lepszy, drugi gorszy. Kurde, jestem naprawdę totalnie zaskoczony. Dziadziuś, twoje zdrowie i oby ci się żyło jak najlepiej. Wyglądasz jak żul spod zapki w koszuli. Widzę, cała rodzina konfidentów mamusia chodzi w okularach z kamerką po Dobrzyniu, bo sprzedała wszystkich za fajki, a syn biega z byle czym na policję. Pozdro, przegrywie. Czekam na kolejny film od Kajfra. Pozdro. Dziadziuś, mam nadzieję, że nie obraziłeś się zatapiona. No bo siedzę krzywo. Musiałbym się wyprostować, a nie mam dobrego oparcia. Jestem oparty do tyłu, a nie idealnie na wprost. Pod kątem prost. Dobrze, Karaczany, miejcie ból w dupie. Dziadziuś Piaskowy jest najlepszym donatorem, top donatorem. Niech was chuj szczela, niech wam dupa ściska z żalu. Wy kurwa nigdy nie osiągniecie tego co ja. Nigdy nie zdobędziecie tylu przyjaciół i fanów co ja. Nigdy nie będziecie nawet kurwa ubrani tak jak ja. Nigdy nie zagracie tapiona tak jak ja. Nigdy nie kupicie takich mieczy jak ja. Nigdy kurwa nie posiądziecie takich umiejętności jak ja i takiej osobowości jak ja. Jesteście zerem, kurwa mniej niż zero. Dno społeczne, pasożyty, pierdolone robactwo. Wyżreć was kurwa razem z tą pierdoloną, jebaną nienawiścią, którą kurwo ziejecie. I chuj wam w dupę. O, kurwa geje, pierdolone homofoby, seksualiści. Za wszystkich moich za wszystkich moich super fanów.
Potężny Krilan rozpierdalacz wpłacił 2 złote i 22 grosze. Mały donate, bo ja w kołchozie robię. Ale Krilanie, ja każdego donata szanuję, każdego donatora szanuję. Nie ma znaczenia, czy mały, czy duży. Dziadziuś faktycznie wymiata pod względem donatorów, ale nie ma podziału na równi, równiejsi, lepsi i gorsi. Wszyscy jesteście zajebiści, wszystkich was uwielbiam. Ze wszystkimi wami chcę się spotkać na zlocie fanów meetingu Wszechstronnego Mistrza, który odbędzie się w połowie sierpnia. Mam nadzieję, że przyjedziecie. Mam nadzieję, że wspólny trening zrobimy. Mam nadzieję, że zrobimy tyle rzeczy, o jakich kurwa zawsze myśleliśmy zrobić. Oczywiście, błyszczy się katana, dzisiaj wypolerowana. Szanuję wszystkich moich ziomków, wszystkich moich superfanów, wszystkich moich pomocników, wszystkich obrońców sprawiedliwości. Wszystkich, dosłownie i bez żadnego podziału. Przydałby się taki konwent dla fanów Mistrza. Jak konwent anime, tak bardzo chciałbym zrobić konwent dla fanów Wszechstronnego Mistrza. Nie na darmo jestem wszechstronny. Zorganizuję taki konwent. Mówię wam. Do całej Polski dotrę. Podbiję cały internet i całą Polskę. Wszyscy będą mnie traktować z szacunkiem. Tak jak Naruto Uzumaki walczył o szacunek całej Konohy, tak ja będę walczył o szacunek całego kraju. Już mam wasz szacunek. Już mam waszą pomoc i piję wasze zdrowie za to. Sandomierski mistrz karate i judo wpłacił 2 złote. Mistrzu, te skawał ze mnie dobrego donatera. Tak samo kurang pan z Dąbia. Wypij za nas kolejkę. Proszę, nie wyzywaj dzisiaj ludzi. Pij i się baw. Sandomierz baluje z tobą i do zobaczenia na meetingu. Masz rację, Sandomierski mistrzu karate i judo. I fanie kapitana bomby, tak samo jak i ja. Za to jeszcze raz puszczę ci salwę. Kapitana bomby. Sebastian Valhalla wpłacił 2 złote. Chciałem z tego miejsca powiedzieć, że Kaifer Studio jest o wiele lepszy od mistrza i że kocham Karolinę Świnie. Dla was salwa, moi drodzy, dla piaskowego dziadziusia, dla mistrza sandomierskiego kutarate i judo. Kutarate łamane przez judo. Dla was kapitan bomba. To jest temat, który sam zrobiłem, który sam zapętliłem, który sam stworzyłem. Nie ma go na YouTube, nie ma go aż ponad 3 minuty. Pijcie moje zdrowie, słuchajcie tej melodii i pamiętajcie, że wszechstronny mistrz jest zawsze z wami. Piję wasze zdrowie i oby wam się żyło jak najlepiej w tym popierdolonym przez PiS rządzonym kraju. Zniszczę Karaczana, podbiję internet, zniszczę wykopa, wszystkich kurwa zniszczę, bez wyjątku. Poległy już kurwa 4 kanały, poległ Arkadio 1986, największy hejter. Polek filmik Katana Beat Kaifera, Polek Bruce Lee, przespisane przez Us i Lee, normalnie przez I, Polek Naruto Uzumaki, Polek Nieskazitelny Krzysztof, Polek jeden albo dwa filmiki Macieja Zbielska, polegną wszystkie karaczany, mówię wam kurwa, polegną skurwysyny! A może i być! Pozdrawiam tych skurwysynów! Chuje jebane tempe!
tempechuje, tak jak mówił kapitan Bomba. Samurai podkreślenie, iż Ida-san wpłacił 2 złote. Nieudaczniku, popsułeś sobie miecz, bo kamień mokry ci latał na łapce we wszystkie strony. To trzeba na twardym podłożu i na nieruchomym ostrzyć. Obejrzyj sobie film swój z ostrzenia katany. Nie udało ci się nawet przez 3 sekundy utrzymać odpowiedniego kąta. A chcesz się kurwa przekonać, jak bardzo katana jest naostrzona? Chcesz się przekonać? Przydałoby się, tylko kurwa nie mam na czym, bo sobie rękę odpierdolę. Ale spróbuję w taki sposób. Nie wiem, czy widać. Nie no, trochę strach, bo kurwa se rękę odpierdolę, więc nie będę odpierdalał. Ale mam pomidora, mógłbym go pokroić, ale kurwa nie chcę ryzykować. Jeszcze nie jestem na tyle pijany, żeby sobie rękę odpierdolić. Nie będę kroił, kurwa, bo sobie rękę odpierdolę. Jest strasznie ostra ta katana. Dzisiaj pokazałem, jak bardzo jest ostra. Kroiły papier jak chciały. Samuraj wpłacił 2 złote. Najebane to, do domu polegniesz i ty, pajacu, przegrywaj. Zobaczymy, kto polegnie. No to skoro takie twarde i mocne w ryju jesteście, to chodźcie walczyć na Fame MMA. Chodźcie przy wszystkich fanach. Będą świadkowie waszej klęski. Zielony Ogr wpłacił 5 złotych. Witam, mistrzu, pozdrawiam i życzę udanego ruchu na modelki i oby fajna relacja była z tej akcji dla fanów. A dziękuję bardzo. Mam nadzieję, że to się w końcu ziści i sobie bzyknę modelkę. Arkadio 1986, za tę obelgę jeszcze wypiję twoje niecne, cholerne zdrowie. Obyś kurwa zdechł na koronawirusa. Boi się pokroić pomidora, bo ten nożyk jest tępy jak ułomek. Taki to wszechstronny ułomek jest. Szkoda, że nie mam nic takiego, żebym mógł rozwalić, bo bym ci kurwa pokazał, ile moje pięści są warte. Samurai podkreślenie, iż Ida-san wpłacił 2 złote. Ta katana jest tępa jak twój łeb, ale to nic dziwnego. Ten mieczyk z blachy falistej to odzwierciedlenie twojej głupiej duszy. Aż tak bardzo ci się chciało 2 złote wysyłać, żeby to napisać? No to fajnie. Potężny Krillan rozpierdalacz wpłacił 2 złote i 22 grosze. Podwędziłem ojcu z portfelika na Donata dla Hokage Płocka. Oj, Krillan, jesteś dobry! Jesteś udany! Nie no, to trzeba opić. Jeszcze wypiję. Dobre! Poczekajcie, inny beat włączę, bo to już było. Macie przedpremierową wersję. Życie ostre jak katana. W moim ningu shuriken, kunai i kusari gama. Bruce Lee od dzieciaka, mym niedoścignionym wzorem. Był, jest i zawsze będzie dla mnie idolem.
anime, sztuki walki, to całe moje życie. Kroczę drogą wojownika, odrzucając stragi, wódy, picie. Z powodu swojej pasji, nielubiany przez kolegów. Ja chodzę na pewniaku, oni po więziennym w paterniaku. Wolę swoje ciało trenować i być na fit diecie. Wybrałem na przyrodność, z koleżkami być na fecie. Samotne matki są w tym bazie, dało mi ostrą kość. Nie jestem żadnym kukoldem, mówię im stanowczo dość. Nie dam się zastraszyć żadnym wyrokiem. Jestem mędrcem, wojownikiem i boskim smokiem. Tak jest, dzisiaj się bawimy, dzisiaj pijemy moje i wasze zdrowie. Dzisiaj olewamy hejterów, niech mają ból w dupie, niech sobie kurwa kupią właśnie na ból dupy, niech sobie te karaczańskie homofobskie dupy smarują, niech się w nich ruchają, dymają, pierdolą i chuj z nimi. Dzisiaj jest mój dzień, mój triumf i moje kurwa zdrowie. O! Żyję samotnością, jak za pan brat, nie zaznawszy nigdy miłości ani więziennych krat. Idę. Chcesz garnitur? Masz garnitur, Dattebayo. Zaraz będzie garnitur. Którzy zawsze mi pomogą, bo wiedzą, że zawsze na mnie liczyć mogą. Moje serce samotne i zranione, nigdy nie kochane, na miłość nie stawiam. W poszukiwaniu ukochanej objechałem po kraju i wiem, że to był błąd. Szczęście zawsze sobie rozrazi. Życie ostre jak katana, to z mokro sobie wykopi karaczana. Nicza Shinobi z kresu w miastie się zrobi. Użyję swej broni i pięści, by na wykopach i karaczana się zemścić. Z wszechstrony mistrz rozpierdoli wszystkich po kolei. Wspaniaczków, złodziei, dealerów i meneli. Zrówna z ziemią psycholi, Arkadia i Cyfera. Mistrzowi nie dorastacie do pieniędzy. Puerto Rico. No, bardzo lubię tą piosenkę. To jest stara piosenka, chyba lata gdzieś 80. Mój duch wojownika, zaklęty w mieczu katana. By ukoić nerwy, zawsze medytuję z rana. Melodia ta piona uspokaja moją duszę. Sobie i światu wszystko udowodniłem. Nic więcej robić już nie muszę. Nie miałem nic, jedynie swój wrodzony talent. Dzisiaj wśród wrogów sieje zniszczenie i zamęt. Będąc na dnie, sam doszedłem na krańca szczyt. O tym właśnie jest ten hardkorowy beat. Ten rap ma rozpierdolić wszystkie wasze głowy. Podbije cały rynek, choć jestem na nim nowy. Koniec cacania, nic w torbie każdego drania. Dzieci z karaczana do spania, kurwa do spania. Mistrz w trybie mędrca na mikrofonie. Teraz cacanie już skończone. Samotne matki ostro wkurwione. Ty patrzysz w me oczy, a ja wśród hejtu dalej będę kroczył. Nie jeden na mój widok ze strachu będzie gacie moczył. Skończyło się cacanie, czas na hejterów. Kto umarł? Hejterzy umarli! Właśnie tak! Kurwy karaczańskie pierdolone, jak karaluchy w klikach zagnieżdżone. Was mi się was brzydko. Przepraszam bardzo za to beknięcie. Bankomaty na hajs dymani przed żonę. Podkoczycie do mnie, to macie przepierdolone. Jesteście dla mnie niczym, kufą gówna. W każdej chwili mogę w ziemię. Nie będę kroił pomidora na jednej ręce trzymanej, bo kurwa tę rękę przekroję. Widzieliście, jakie papiery były krojone? Krillan, twoje zdrowie, bracie! Mistrz dolnie każdego drania, a dzieci z karaczana do spania. I wszystko! Mistrz na mikrofonie cacanie skończone, a samotne matki ostro wkurwione. Pół butelki Jacka Danielsa poszło! I tu dalej będę kroczył. Nie jeden na mój widok będzie się moczył, bo skończyło się cacanie. Czas na hejterów jebanie. Ale pół wystarczy, nie potrzeba więcej. Co skradła me serce i portfel ogołociła, obiecywała związek, a chciała tylko mój pieniążek. Już więcej nie dam się szukać, bo już wiem, jakiej kobiety na pewno nie szukać. W mym sercu teraz tylko Sakura, moja Sakura, o tak. Teraz Sakura na mikrofonie zapoda refren, o tak, bo życie ostre jak katana. Walka z hejtem od rana do rana, na trzy zmiany mistrz jest niepokonany. Bo życie ostre jak katana. Walka z hejtem od rana do rana, na trzy zmiany mistrz jest niepokonany. Przepraszam, kurde, ale ten Jack Daniels wpływa mi na bekanie.
należy do niechlitana, co na bitwie dzieje jak hejtera zwana. Pomagam mistrzowi jako prawa ręka, bo moje serce łapie kręta, kiedy mu psychika pęka. Pomagam dobrym. Psychika już mi nie pęknie, bo stała się nadludzko silna. Pokonam wszystkich karaczanów co do jednego. Teraz Sakura na mikrofonie zapoda refren. Tak jest, Sakura na mikrofonie. Walka z hejtem od rana do rana na trzy zmiany, mistrz jest niepokonany, bo życie ostre jak katana. Walka z hejtem od rana do rana na trzy zmiany, mistrz jest niepokonany. Datte bajo! O! A teraz macie zwykły kawałek. Życie ostre jak katana, w moim ningu shuriken kudai i kusari gama. Rosli od dzieciaka mym niedoścignionym wzorem. Był, jest i zawsze będzie dla mnie idolem. Anime, sztuki walki, to całe moje życie. Kroczę drogą wojownika, odrzucając dragi wody picie. Z powodu swojej pasji, nielubiany przez kolegów, ja chodzę na pewniaku, oni po więziennym spacerniaku. Wolę swe ciało trenować i być na fitbiecie. Wybrałem taki los, niż z koleżkami być na fecie. Samotne matki po gimbazie dały mi ostro w kość. Nie jestem żadnym kukoldem, mówię im stanowczo dość. Nie dam się zastraszyć żadnym wyrokiem. Jestem mędrcem, wojownikiem i prostym smokiem! Nie jestem wstawiony, w pełni kontaktuję. Mężysz ostre jak katana, boski smok o ciebie wykopi karaczana. Ninja Shinobi skaterów miazgę dzisiaj zrobi. Użyje swej broni i pięści, by na wykopach i karaczanach się zemścić. Wszechstronny mistrz rozpierdoli. Nie, wystarczy, pół butelki wystarczy. Złodziei, dealerów i meneli. Zrównać ziemią psycholik Arkadia i Kajfera. Mistrzowie nie dorastacie do pięt. Jesteście na poziomie zera. O! Tamten tekst układałem cały dzień. No może nie cały, z 8 godzin. Żyję samotnością, jak za pan brat. Nie zaznacz się nigdy miłości, ani więziennych krat. Idę samotnie swoją drogą, nie patrząc się na nikogo. Mam garstkę ziomków, którzy zawsze mi pomogą. Bo zawsze mogę, na mnie liczyć mogą. Moje serce samotne i zranione, nigdy nie kochane. Na miłość nastawione. W poszukiwaniu ukochanej objechałem pół kraju. Dziś wiem, że to bez sensu, szczęście zaznam dopiero w raju. I to jest prawda, jak umrę, to dopiero zaznam pełni szczęścia. Życie ostre jak katana, boski smok rozpierdoli, wykopi karaczana. Użyję swej broni i pięści, by na wykopach i karaczanach się zemścić. Wszechstronny mistrz rozpierdoli wszystkich po kolei. Wspaniaczków, złodziei, dealerów Port i meneli. Słów nad ziemią psycholik Arkadia i Kajfera. Mistrzowie nie dorastacie do pięć. Oraz koleżanki i kolegów Zemtek. Gratuluję przejechania się po hejterach. Czy to nie aby czas na rytuał oczyszczenia? Pozdro. A dziękuję bardzo. No, w końcu trzeba było tych hejterów rozpierdolić w drobny mak. Zawsze medytuję z rana. Melodia ta piona uspokaja moją duszę. Sobie i światu wszystko udowodniłem. Nic więcej robić już nie muszę. Nie miałem nic, jedynie swój wrodzony talent. Dzisiaj wśród hejterów się jest zniszczenie i zamęt. Będąc na dnie, sam doszedłem na krańca szczyt. O tym właśnie jest ten hardkorowy beat. Ten rap ma rozpierdolić wszystkie wasze głowy. Podbiję rynek, choć jestem na nim nowy. Koniec cacania! Zdorwie każdego drania! Dzieci z karaczana do spania! Kurwa do spania! Mistrz w trybie mędrca na mikrofonie! Teraz cacanie już skończone! Samotne matki ostro wkurwione! Ty patrzysz w me oczy, a ja wśród hejtu dalej będę. Tak, po rapie pamiętam o Puerto Rico. Skończyło się cacanie! Czas na hejter! Ostre jebanie! Właśnie tak! Rozpierdolę wszystkich karaczanów kompletnie! Co do jednego! Chodźcie kurwy na MMA! Kurwy karaczańskie pierdolone, jak karaluchy w piwnicach zagnieżdżone. Matki się was żydzą i za was wstydzą. Jesteście beta bankomaty, na hajs wymani przed żonę. Podskoczycie do mnie, to macie przepierdolone. Jesteście dla mnie niczym, kupą gówna. W każdej chwili mogę w ziemię was. Do 22 mogę napierdalać nawet w tamburyno, jak będę problem. Chciał. Zacznijcie kopać sobie mogiłę. Dobra, Puerto Rico! Jeszcze raz Tengan puszczę.
Rasengan Dattebayo! O! Ajajajajajaj, Puerto Rico, dun 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 dun. No mógłbym całego Jacka Danielsa opierdolić, ale po co? Poczekajcie, bo mam rozmowę. Ale z kim? Podejrzane o spam. No to nie będę... Skoro podejrzane o spam, to nawet nie będę odbierał. Puerto Rico. O! Vaya con Dios. Proszę bardzo. Szybciej z tymi reklamami. Strasznie cicho. Czemu? Już na maksa. Ale chyba wysłyszycie. Na Karaczan jak wejście jest pełno poradników na YouTubie. Poszukaj sobie. Ja się nikogo nie boję, ja chcę ich rozpierdolić. Na Fame MMA, prywatnym. Rozorganizowanym przez Krillana. A ja wygram z Karaczanem. Będę pierwszym i jedynym legendarnym wojownikiem w Polsce i na świecie. Puerto Rico. Ja mógłbym wypić i całego, ale po prostu mi szkoda. No to jak się boisz Karaczana, to lepiej nie wchodź. A ja wygram z nimi. Dam radę wypić, ale mi szkoda. Na raz od razu. Pozer, to chodź się ze mną spróbuj, to zobaczymy jaki będę pozer. Pokażę wam filmik jak wejść na Karaczana, kurwa mać. Macie filmik. Babik wpłacił 2 złote. Witaj mistrzu. Mam kolegę i bardzo wkurwia mnie jego brat. Jest chamski i ciągle mnie obraża gówniarz, a nie mogę go uderzyć, bo ma 16 lat. Dasz mi jakąś radę? Zasłużyłeś na tego drinka, jechać Arkadio i studio dobrze wiemy jakie. Mistrz rządzi. Piwo wypiłem? Jacka Danielsa wypiłem! Ciebie kurwo jebana nawet za 100 lat nie będzie stać na takiego kurwa drinka. Arkadio 1986. Za 7 dych i to nie woda, tylko whisky. Taki wszechstronny mistrza wypił kubeczek alkoholu i już prawie zgonuje XD. Słaba głowa, słaba. To zaraz się pokażę, co potrafi wszechstronny mistrz.
Ja zapłaciłem 70. Potężny Krilan rozpierdalacz wpłacił 2 zł i 22 grosze. Mistrzu, zapodaj to, dokładnie ten cały tytuł. Dante Witch de Deat, Kickstart My Heart Remix. Vaya con Dios, Puerto Rico, to co teraz leci. A mój film? Życie ostre jak katana albo Samotne matki 500+. Już koniec chyba. Tak, teraz jest remix. Jeszcze wam puszczę mój autorski rap o 500+, o kurwach pierdolonych. Macie i słuchajcie. Ja się nie pożegam. Mnie nawet cały litr by nie ruszył. Witam wszystkich ponownie. Z tej strony znowu ktoś dzwoni. Boski smok, ninja. Zobaczymy, kto to. Halo, halo. Podobał wam się kawałek Życie ostre jak katana? Mam nadzieję, że tak, bo dziś mam dla was coś specjalnego. Rap o samotnych papach. Nie będę nic ustawiał żadnego hasła. Ktoś dzwoni albo nie. Nie zostanie po nich kurz. No to zaczynamy. Już jako dzieciaki. Na imprezach tupy i cipy przeorane. Na takie polskie 15-latki. I to wszystko 15-latki. Za hajs od rządu doją wódę w czterech ścianach. A curunie z ich genami chleją przy drożnych barach. W klubowych kiblach, w ekstazie i szotach dziewictwo tracą. Mówią, że jeżdżą tylko potańczyć, a one się najzwyczajniej szmacą. Naszprycowane prochami alkoholem dają dupy byle komu. A gdy się obudzą wyruchane, spierdalają z płaczem do domu. Takie nastoletnie szony lubią masywne tak ciemno? Kości. Dobra, to choć ustawię ważne, te, skóra i no, kości. Jak to się mówi? W tych tapetowanych ryjach, no. Miały. Fajki, dragi, wódek i polerowane gały. Nienawidzę ich jak mogę i pluję na nie jadę. W porównaniu do nich nie jestem blisko mi bardzo zjadę. Wracając z imprez o północy, albo czwarty nad ranem. Cała noc spędzona na ćmaniu ze swoim dealerem narkomanem. I pomyśleć, że to Arkadio wszystko zaledwie 1986 wpłacił 2 złote. Mimo, że takie rzeczy łąku jeszcze tylko jeden kubek i będziesz nieprzytomny leżał. Przynajmniej Krilan skorzysta i znów cię wyruka w ten wzdę już teraz ledwo siedzisz. No zobaczymy, kto będzie nieprzytomny. Zobaczymy. Sponsoryki dzieci, to dla nich sposób na życie. Wszechstronny mi zgłosi prawdę opisaną na tym bicie. Dzielki wieki, co mi swej urodzie facetów wyszukują. A potem za ich kasę w luksusowych hotelach ostro balują. Ich edukacja na przymusowej gimbazie jest skończona. Cóż takich analfabetek będzie za matka i żona? Jak swoim dzieciom pomogą w tabliczce mnożenia? Takie tępe kurwiska nadają się jedynie do pierdolenia. Mają pusty łeb, nawet nie potrafią ugotować zupy. Te malowane lale są stworzone tylko do dawania dupy. Te bąbelki to ich jedyna finansowa tarcza. Sprzedają się kurwy na rok się idej co nie, bo na rachunki im nie starcza. Koniec miesiąca, a tu niezapłacony gaz, prąd i woda. One nawet za 100 zł są gotowe zrobić samego loda. Znałem taką jedną, jedna wyjebała mnie na ponad 6 tysięcy. Suka zrujnowała mi życie, choć wyciągnąłem ją z biedy i nędzy. Dzwoni o północy, że jest córka głodna, jeść co nie ma. No to robię przelew ekspresowej, idź kup coś małej do jedzenia. Razu pewnego, i dziecko ostro zachorowało. Pół roku pożyczyła ponad 6 tysięcy. Jak widać, to ciągle było mało. Oddałem tej kurwie całego siebie i swoje serce. A ona bez skrupułów wołała mojej kasy tylko coraz więcej. Pytałem, czy dla jej córki byłbym dobry tata. Odpowiedziała, moja córcia ma już ojca. Rozumiałem, że tylko pełniłem rolę bankomata. Regulowałem jej rachunki, a nawet spłaciłem wszystkie długi. Gdy powiedziałem dosyć, na moje miejsce pojawił się drugi. Zrobił jej dzieciorę, a potem zostawił bez słowa. Cała jej bieda z nędzą zaczęła się od nowa. Samotne matki 500+, żerują na dobrych i uczciwych facetach, dla których najważniejsza jest miłość i jego ukochana kobieta. Jej dziecko pokocha z czasem i traktuje nawet jak swoje własne. To największy dowód miłości dla kobiety. Powinno to być kurwa jasne. One mają to w dupie, nic to dla nich nie znaczy. Jak nie ten, to następny, a facet zostaje na skraju rozpaczy.
zamknięty w swym pokoju, z chustym kątem i portfelem. Po butelce whisky do niego dociera, że był dla niej zer. Gdy związek z taką kurwą się rozpadnie, ty lądujesz na dnie. Mówią, że czas leczy rany, zatem bądź ostrożny i nie bądź zbyt oddany. Sponsoryki dzieci, to dla nich sposób na życie. Wszechstronny mistrz głosi prawdę opisaną na tym bicie. Dzielki wielkim cycom i swej urodzie facetów wyszukują, a potem za ich kasę w luksusowych hotelach ostro balują. Ich edukacja na przymusowej gimbazie jest skończona. Cóż takich analfabetek będzie za matka i żona? Jak swoim dzieciom pomogą w tabliczce mnożenia? Takie tępe kurwiska nadają się jedynie do pierdolenia. Do pierdolenia. Do pierdolenia. Witam wszystkich ponownie. Z tej strony wszechstronny mistrz ninja, shinobi, raper, boski smok. Podobało wam się życie ostre jak katana? Mam nadzieję, że tak. Bo dzisiaj będzie o samotnych matkach 500+. Tym kawałek jest tak pozamiata, że nie zostanie po nich kurz. Wsiako 15 na imprezach tupy i czipy przeorane. Na takie polskie blacie przez matkę i ojca wychowane. Ich starzy za hajs od rządu doją wódę w czterech ścianach, a curunie z ich genami chleją w przydrożnych barach. W klubowych kiblach po ekstazie i szotach dziewic potracą. Nie, po prostu kabel u sakurci trochę przerywa. Się najzwyczajniej szmacą. Nasprycowane prochami i alkoholem dają dupy byle komu. A gdy się obudzą wyruchane, spierdalają z płaczem do domu. Takie nastoletki szony lubią 100 kilogramowych gości. Choć same tyle ważą, co skóra i kości. W tych tapetowanych ryjach. Ktoś wysłałem Krilla na prośbę. Chciał Nie, co Krilla chciał? Puerto Rico chciał, ktoś to puściłem. Co jeszcze? Nienawidzę ich jak mogę i pluję na nie jadę. Zaraz zobaczymy, cofnę się i zobaczę. Albo Krilla, napisz mi, jaką prośbę miałeś, co mam puścić? Wracają o północy, albo czwartej nad ranem. Cała nocka na ćpaniu i jebaniu ze swoim dealerem, narkomanem. I pomyśleć, że to wszystko zaledwie w wieku lat 15. Mimo, że takie rzeczy dozwolone tylko dla 18. Kompletnie przećpane, śpią po osiedlowych klatkach. Śpią w tym mięgnie. Taka jest smutna prawda o młodych, samotnych matkach. Kabel już nie łączę po prostu. Ale nie widać wszystkich, kurwa. Naruciaka nie widać. Sakura jest, ale Naruciaka nie widać. Witam wszystkich ponownie. Z tej strony wszechstronny mistrz. Ninja Shinobi, boski smok, raper. Podobał wam się kawałek życia ostre jak katana? Mam nadzieję, że tak. Bo dzisiaj ten pozamiata wszystkie samotne matki 500+. Takie zmiecie, że nie zostanie po nich kurz. Tak zostanie. Już jako 15 na imprezach dupy i cipy przeorane. Na takie polskie blacie przez matkę i ojca wychowane. Ich starzy za hajs od rządu doją wódę w czterech ścianach. A curunie z ich genami chleją w przydrożnych barach. Krillan, co mam puścić, powiedz? Po ekstazie i szotach dziewic potracą. Mówią, że jeżdżą tylko potańczyć,
one się najzwyczajniej szmacą. Naszprycowane prochami alkoholem, dają dupy byle komu. A gdy się obudzą wyruchane, spierdalają z płaczem do domu. Takie nastoletnie szony lubią 100-kilogramowych gości, choć same tyle ważą, co skóra i kości. W tych tapetowanych ryjach już wszystko pewnie. Jak walnę całą litrę nostrzała, to opłacasz resztę celu? O kurde. A ja nie wypiłem 100 ml, tylko 250, połowę wypiłem. Nie jestem dziwką i darmo zjadem. Litra to tu nawet nie ma, to jest chyba pół litra. Całą nockę spędzałem w szpaniu i jebaniu ze swoim dealerem narkomanem. 500 ml, pół litra tu jest, nawet nie ma litra. Widać jakiś ciebie znawca alkoholi. Mimo, że takie rzeczy dozwolone tylko od lat 18. Kompletnie przećpane, śpią po osiedlowych klatkach. Taka jest właśnie smutna prawda o młodych, samotnych matkach. Chciałbym ją tu ustawić, żeby dobrze było widać. Karahan.org to Legion i zawsze wygrywamy w płacił 2 złote i 22 grosze. Popatrz w lustro, co widzisz? Ja widzę Zakola, oczy ofiary, nos kulwon, szczeka waska i cofnięta, zarost jak wnosy na chipce 15 natki, ryj beta bankomata i przegrywa ulomka obije świta twoja incylowa mordę na Jana Pawła II 27 / 57 w jednięcie na baczności. Jako 15 na imprezach tupy i cipy przeorane, na takie polskie bladzie przez matkę i ojca wychowane. Ich starzy za hajs od rządu doją wódę w czterech ścianach. A curunie z ich. Ojej, chcę, żebym wypił wszystko? No nie. Po ekstazie i szotach dziewictwo tracą. Mówią, że jeżdżą tylko potańczyć, a one się najzwyczajniej szmacą. Naszprycowane prochami alkoholem dają dupy byle komu. A gdy się obudzą wyruchane, o kurwa, burza jest, właśnie się zabłysło. Takie nastoletnie szony lubią masywnych gości, choć same tyle ważą, co skóra i worek kości. W tych tapetowanych ryjach już wszystko pewnie miały. Fajki, dragi, wódę i polerowane gały. Nienawidzę ich jak mogę i pluję na nie jadem. W porównaniu do nich nie jestem dziwką i darmozjadem. Wracają z imprez o północy albo czwartej nad ranem. Cała nocka spędzona na ćpaniu ze swoim dealerem narkomanem. I pomyśleć, że to wszystko zaledwie w wieku lat 15. Mimo, że takie rzeczy dozwolone tylko od lat 18. Kompletnie przećpane gniją po osiedlowych klatkach. Taka jest smutna prawda o młodych, samotnych matkach. No szkoda, tylko że ja kupiłem w oszołobie i normalnie jeszcze mam paragon. Sposób na życie, wszechstronny mistrz głosi prawdę opisaną na tym bicie. Dzielki wielkiej co mi swej urodzie facetów wyszukują, a potem za ich kasę w luksusowych hotelach ostro balują. Ich edukacja na przymusowej gimbazie jest skończona. Cóż takich analfabetek będzie za matka i żona? Ładnie się brzmi. Mają pusty łeb. Nawet nie potrafię Krillan gotować. Te malowane lale są stworzone tylko do zawodu. Te bąbelki to ich jedyna finansowa. Dzisiaj świętujemy pokonanie hejterów się i można się pobawiać. Przedają się kurwy na rok się jednej zdomie, bo na rachunki im nie starcza. Dobra, Krillan! A tu niezapłacony gaz. Za twoje zdrowie! Nawet za 100 zł są gotowe zrobić samego loda. Znałem taką jedną. Jedna wyjebała mnie na ponad 6 tysięcy. Suka zrujnowała mi życie, choć wyciągnąłem ją z biedy i nędzy. Dzwoni o północy. Twoje zdrowie! Za głodna jeść co nie ma. No to robię przelew ekspresowy. Idź kup coś małej do jedzenia. Razu pewnego jej dziecko ostro zachorowało. W pół roku pożyczyła ponad 6 tysięcy. Jak widać, to ciągle było mało. Oddałem tej kurwie całego siebie i swoje serce, a ona bez skrupułów wołała moje kasy tylko coraz więcej. Pytałem, czy dla jej córki byłbym dobry tata. Odpowiedziała, moja córcia ma już ojca.
Zrozumiałem, że tylko pełniłem rolę bankomatu. Regulowałem jej rachunki, a nawet spłaciłem wszystkie długi. Gdy powiedziałem dosyć, na moje miejsce pojawił się drugi. Zrobił jej dziecior, a potem zostawił bez słowa. Cała jej bieda z nędzą zaczęła się od nowa. Samotne matki 500+, żerują na dobrych i uczciwych facetach. Dla których najważniejsza jest miłość i jego ukochana kobieta. Jej dziecko pokocha z czasem i traktuje nawet jak swoje własne. To największy dowód miłości dla kobiety. Powinno to być kurwa jasne. One mają to w dupie. Nic to dla nich nie znaczy. Jak nie ten, to następny. A facet zostaje na skraju rozpaczy. Zamknięty w swym pokoju z pustym kątem i portfelem. Krillan, jaką chciałeś piosenkę? Do niego dociera, że był dla niej zer. Gdy związek z taką kurwą się rozpadnie. Dance with that, kickstart my heart remix. Dobra, proszę cię bardzo. Trzeba było tak od razu. Ja nic nie wiedziałem. Mistrz waży 68 kilo. Sam sposób na życie. Wszechstronny mistrz głosi prawdę opisaną na tym bicie. Dzielki wielkiej cycomi swej urodzie facetów wyszukują. A potem za ich kasę w luksusowych hotelach ostro balują. Ich edukacja na przymusowej gimbazie jest skończona. Czy z takich analfabetek będzie za matka i żona? Jak swoim dzieciom pomogą w tablicy mnożenia? Takie tępe kurwiska nadają się jedynie do pierdolenia. Do pierdolenia. No nie wiem, bo ja nie słyszałem. Dzięki cycom i swej urodzie facetów wyszukują, a potem za ich hajs ostro w hotelach balują. Co, nieprawda? Pierdolam się ile tylko mogą, ile wlezie. Na prawo i lewo, z jednym to z drugim. Krillan, dla ciebie. Dance with that, kickstart my heart remix. Okay, here we go, let's go. Jeszcze 45 minut darcia mordy, bo potem cisza nocna. Podgłoś? No próbuję podgłosić, ale kurwa jakoś mi nie działa, bo to już jest na full mojego głośnika. 100% tu jest. Chyba, że w ustawieniach OBS-a coś spróbuję. Tu też jest na maksa, kurwa. Nie podgłosi więcej. Nie wiem czemu tak cicho. Widzisz, z mojego programu komputerowego to idzie głośno, a z YouTube'a jest strasznie cicho, nie wiem dlaczego. To już jest na maksa. Ninja nie tańczą. No chyba będzie tak właśnie najlepiej, puścić ją z komputera, bo kurwa tak, to jest strasznie cicho. Na YouTube jak puszczałem piosenki, to jest cicho. Albo chyba, że jest tak na liwach, nie wiem. Zaraz to naprawimy i puścimy to z kompa. Czy lubię świnki? Nie, nie lubię świnek. Nie lubię dziewczyn ważących ponad 60 kilo. Nie, nie pokażę żadnych kocich ruchów, bo tu jest za ciasno. Ohio, Safarios, San. Ale fajna muza, czuję, że kurwa rok jakiś
stary, klasyczny. Wielka trójca! Sakura-chan! Haruno! Tylko żeby dobrze była widać. O! Musiałbym ją podłożyć na jakimś podłożu. Weźmiemy na może pozytywce tapiona. O! Aha, czyli to ją trzeba tutaj. Tutaj. Mamy różową Sakurcie. Mamy pomarańczowego Naruciaka. Tylko Naruciak słabo wygląda. Czemu? Może trzeba odwrotnie go położyć. O. Ale to też to samo. Czy to z tej strony, czy z tej? Naruciak musi być pomarańczowy. Kurde, było. Tu już coś innego leci. Dobra, ściągniemy tamto i puścimy z komputera. Nie, flaszka nie jest dla mnie za dużo. Waży 60, chyba 5 albo 68 kilo. Chyba 68. A tak się składa, że wszystkie trzy są podłączone do prądu. Wszystkie trzy. A. No, chucherko, ale Bruce Lee jeszcze mniej ważył. Chudzinka, ale jak dobrze zbudowana. Kurde. Pobrało to już, czy nie? Failed. Jak failed? Restart dat te bajo. Ma być, kurwa, pobrane. Finding source. Failed. Download. Kliman rozpierdalacz wpłacił 2 złote. Zdrowie mistrzu. Piję kolejnego kilona za twoje zdrowie i za porażkę karaczanów. Zdrowie. Zdrowie i jeszcze raz zdrowie. Dzisiaj dzień zwycięstwa i trzeba to świętować. Tak jest, Krilanie, moja praworęko. Trzeba to świętować, dlatego jeszcze raz puszczę twoją piosenkę, tym razem z komputera. Show in folder albo play. O! Za głośno. Datte bajo! O! O! Yeah! Datte bajo! Wszystkim! No, Krillan jest dla mnie jak taki starszy brat. Jak Itachi dla Sasuke. Jana Pawła II 27/57 wpłacił 2 złote i 66 groszy. W
wszechstronny mistrz, pełno beta bankoma do mentalności dziecka, cuc, sił, celu, lomek. Pijcie, moi drodzy współpracownicy, pijcie, moi współbratymcy, pijcie! Na przekór Karaczanu, na przekór tym skurwysynom pierdolonym, robactwu pierdolonemu, wyżerającym, kurwa, dobry nastrój. Zniszczyć ich, ja kurwa zniszczę. Już moja krucjata się zaczęła. Tak dużo top donatorów. Fajna muza, Krillan, jesteś zajebisty! Naprawdę fajna muza, chyba sobie ją ściągnę. Skąd ty taką muzę bierzesz? Przyznajcie, że to jest najlepszy lip ever! Najlepszy lip we wszechświecie! Najlepszy lip tylko u wszechstronnego mistrza! Przyznajcie, że tak jest! Date bajo! Nie dadzą rady mnie zniszczyć! Ani mojego imienia, ani mojej opinii, ani mojego kanału, ani mnie! Nie dadzą rady, bo to są kurwy i chuj! O! Jeszcze raz to puszczę, bo to jest zajebiste, datte bajo! Gdzie tu jest play? O, tutaj. O! Yeah! Dance with dead! Dobre, tańczyć z martwymi. Albo taniec z martwymi. Jak ich zniszczyć? Zgłaszać ich, skurwysynów, za nękanie, za prześladowanie, za obrażanie, za kopiowanie filmów, za dokuczanie, za zniesławianie, za wszystko, datte bajo! Dwa złote. Datki dają prawdzie. Dobrze powiedziane. I kolejny kieliszek na twoje zdrowie. To twój dzień, bracie. Tak jest, mój bracie! Moja praworęko! To wszystko dzięki tobie, dzięki twojej pomocy, dzięki twoim screenom, dzięki twoim wszystkim ostrzeżeniom, dzięki twoim radom, dzięki twoim wszystkim dobrym uczynkom, za wszystkie donaty, za całą pomoc! Za naszą znajomość od ponad 2 lat! Pijmy, bracie! Za nasze zdrowie! Oby nam się lepiej żyło! Obyśmy kurwy Karaczany zgnoili! Najlepszy lif ever! Pijmy, bracia! Wszyscy pijmy razem! Kampaj, datte bajo! Niech Karaczanom się woda w piździe zagotuje w tych kurwa homoseksualnych, gejowskich pierdolonych dupach!
Tak jest! Mistrz jest potężny! Najpotężniejszy! Nikt mu nie dorówna! Nikt go nie pokona! Wszystkich rozpierdolimy! I to zrobimy razem! Moja grupa! Moja armia! Moi współbratymcy! Moi fani! Moi pomocnicy, obrońcy sprawiedliwości! Tak jest, kurwa! Rozjebać Karkadia o 1986! Rozjebać Studio Kajper! Wszystkich karaczanów! Cały wykop, kurwa! Rozjebać ich! Tak jest, jestem Bogiem! Boskim smokiem! Jestem wodzem! Jestem liderem! Byłem 2 lata przewodniczącym mojej przepierdolonej klasy! Całej pierwszej TF! 2 albo 3 lata, już nie pamiętam ile! O kurwa, aż spadł Son Goku! Ciszej kurwa, bo tam idę i tam zapanę na lwie połamę. Wow! Yeah! Fucking haters! Fucking Kratan! Fucking wykop! Fucking datte bajo! Współlokator podkreślenie Fajfera wpłacił 2 złote. Krzysiek, kurde, był, przestań drzeć tą mordę, bo mam na 6 do pracy. Akurat nie na 6, bo na 4:30. Ja znam mojego współlokatora i wie, że ma na 6, nie na 6, tylko na 4:30. Akurat jeden wyjechał nad morze, a drugi ma na 2 zmianę. Ho! Intial D, Night of Fire. Dobra, jedziemy z tym. Tylko zobaczymy, jak będzie głośno, bo to idzie przez YouTube'a. Akurat mój współlokator do 22 daje mi pełną labę. Pomiń tę reklamę. Już chyba wiem, dlaczego tak cicho jest. Bo trzeba telewizor podgłosić na te bajo. Dobra, Intial D, Sign of Rain. Ok, Sun in the Rain. Skopiuję sobie tytuł, żeby nie zapomnieć. O kurwa, za dużo tych. Nie nadążę czytać, ojej. Poczekaj. Kampaj, ojej. Dance with the red screams and whispers. O kurwa, za dużo was jest. Lo
logarytm naturalny, logarytm naturalny, logarytm naturalny, logarytm naturalny. To widać, że to Krillan. Naturalny, logarytm 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 naturalny, LMLM, logarytm naturalny, logarytm naturalny, logarytm naturalny, logarytm naturalny, logarytm naturalny, Andromeda, logarytm naturalny, logarytm naturalny, logarytm naturalny, logarytm naturalny, ale ładnie się błyska, to będzie ładna burza za te bajo. Naturalny wpłacił 2 złote. Logarytm naturalny, 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 naturalny, logarytm 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 logarytm naturalny, logarytm naturalny, logarytm naturalny, logarytm naturalny, logarytm naturalny wpłacił 1 zł. Już mam zatankowane raz, dwa, trzy, cztery, cztery piosenki. Mistrz nie śpi, Dattebayo. Krillan rozpierdalacz wpłacił 2 złote. Tutaj też już się błyska. Piękna burza będzie. To będzie burza dla wszystkich karaczanów i hejterów, bo nie wiedzą, że już przegrali. Dacki beją, mój bracie. Tak jest, Krillanie! Wszystkich rozpierdolić! Wszystkich po kolei! Kurwa, wszystkich! Tak jest! Wszystkich rozpierdolić! Za wszystkich wypiję moich współbratymców, moich pomocników! Bui 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 bui. A się zajęło. Dobre. Ładnie się błyska. Tomasz Niecich lodołamacz. Zobaczymy, co to jest. Potem będzie Dance with the Dead, Andromeda, później Dance with the Dead, Screams and Whispers, później Six Hours, Hardstyle Remix i później będzie Zobaczymy.
No wszystko idzie przez YouTube'a, no to głośniej zrobić nie mogę, choćbym chciał. Puściłem lodołamacz, proszę cię bardzo. Negro Igracemo Audio 1995. Dobra, zobaczymy co to jest. Wzywać policję na Jana Pawła. A, chodźcie kurwa, chodźcie, karaczony pierdolony. Akurat policja u mnie była i mnie wzywała na przesłuchanie w innej sprawie. Tak dużo osób puściło lody łamacz? Dobrze, puściłem. Czy to takie fajne? Ha, ja wiem. Haruka Kanata. Oczywiście, bo to jest opening z Naruto. Tylko, że za to mogę być zbanowany, bo to jest jednak prawo autorskie Naruciaka. Aż tak dużo osób chciało tego lodołamacza? Ojej! No chyba musiałbym wszystko pobierać. Mama Kajfera wpłacił 2 złote. Pijemy cały czas! Do końca liwa da te bajo! Do końca butelki! Boku no Hero Akademia, czy oglądałem? Nie, jeszcze tego nie oglądałem. Ale czy polecam? No skoro nie oglądałem, to nie mogę polecić, prawda? Ja oglądałem tylko kilka anime. Nasi dwojowników, proszę. O, nie wiem co to jest. Pijmy wszyscy razem, bracia! Bo to jest nasze zwycięstwo nad Kajferem! Dobra, skończył się lodołamacz. Skończyło się to, teraz będzie coś innego, Dattebayo. Dance with the Dead. Andromeda Dattebayo. Na prośbę Krillana, chyba. Tak jest, Krillanie, jesteśmy w tym razem. Krillan rozpierdala. Od 3 lat! 2 złote. Dattebayo, do końca butelki. U ciebie, mój bracie, i u mnie. Jesteśmy w tym razem. Jesteśmy razem 3 lata. Od 2018 roku. Od marca. Nie mogę uwierzyć, że to aż tak długo. To jest nieprawdopodobne. Dodanie do playlisty. Ok, zobaczymy. Cutline, Die For You, Shock One Remix. Jak widzicie, nie jestem najebany na tyle, aby nie móc nawet przeczytać po angielsku tytułu. Co to za problem dla mnie? Jedno piwo czy jedna butelka Jacka Danielsa to jest nic. Test katany? Za ciemno na to, niestety, nie zrobię tego. Zresztą po pół butelki Jacka Danielsa kiep wypada tego robić.
Shingeki no Kyojin? Wiem, że to jest o samurajach. O, o walce na miecze. Taylor Swift? No jest tam kilka piosenek, które lubię, na przykład Trouble Now, coś tam. I know you were trouble in now, in then. Coś takiego pamiętam. Pamiętam, że to moja była dziewczyna miała ustawione na granie, na czekanie. No pewnie, że jestem trzeźwy, ja nie jestem najebany. Mógłbym stać na jednej nodze na bez problemu. Za każdym razem pobierać, to bez sensu. You can call me A.A. Paul Simpson. Okej, okay, następne będzie. No już kilka piosenek się nazbierało w kolejce. Następne co będzie? Nie no, mistrzu, przecież normalnie mówisz. No pewnie, że normalnie mówię. I czytam normalnie, i mówię normalnie, i odpisuję normalnie. Widać, że w formie, no pewnie! Stara Kajfeowa z Dobrzynia wpłacił 2 złote. Ola Boga, ale wstyd, mój syn alkoholik i menel płocki i homoseksualista z Krillanem od 3 lat w związku, ale wstyd jak ja się kapom na Dobrzyniu teraz w niedzielę pokażę. Ale Sakurci nie widać. O, chyba że tak. Ale też nie dobrze widać. O, tak. Jest Goku, jest Gohan. Kurwa. Jest Goku, jest Naruto, jest Sakurcia. Tylko Sakurcia trochę krzywo widać. No bo jest jeszcze na figurce tapiona, prawda? Różowa musi być. O, właśnie. Dobra, ściszę trochę do donaty, bo już za 15 minut 22. Karaczaners rozkurwiacz wpłacił 2 złote. Ty skurwysyn ujebany pierdolony w dupę kurwo, ty jak cię znajdę to zajebie ci matkę i nasram ci do szyi. Lubię a proszę cię bardzo, chodź do mnie! Ja cię rozpierdalę nawet po pijaku w tyle pijanego mistrza. W stylu pijanego mistrza cię rozpierdolę. Za ciemno jest na test katany. Zresztą już był podczas ostrzenia i polerowania. Światło zdjąłem. Ten żerandol mnie wkurwiał, bo przeszkadzał mi w treningu. I leży na wprost mnie na fotelu. I mam zamiast tego moje 3 lampki LED. Dobra, następna piosenka, Dance with the Dead, Andromeda już minęła. Teraz będzie Dance with the Dead, Screams and Whispers, czyli krzyki i ci od duchów. Zapomniałem jak się oni nazywali. Szeptacze duchów, czy ogólnie jakoś tak. Co mam udowodnić? Nie będę nic ciął, bo jest za ciemno na to. Jaskółkę mam zrobić. Jeszcze w garniturze.
GG Alin włącz? Co? GG to ja już nie używam bardzo długo. Opowiesz nam coś, mistrzu? No co mam opowiedzieć? No to, że pokonałem Karaczana, że po moich zgłoszeniach filmik Kajfera Studio Katana Beat został usunięty. To, że filmiki wszystkie Nieskazitelnego Krzysztofa zostały usunięte, że dwa filmiki Macieja Zbielska zostały usunięte, że Arkadio 1986 pierwsze konto zostało usunięte. No już bardzo dużo osiągnąłem. Krillan rozpierdalacz wpłacił 2 złote. Datki beją mój młodszy bracie. Jak tam stan butelki? Mój jack już pełny tylko w 1/4, ale taki sukces trzeba opić. Zasłużyłeś. Oj tak, mój bracie, to wszystko jest nasza zasługa. Ojej, wziąłem butelkę tej coli, a nie Jacka Danielsa. Zobaczymy, ile jest. Jest w tej chwili ćwierć, można powiedzieć. Dużo poniżej połowy, więc można powiedzieć, że to jest ćwiartka. Ćwiartka z pół litra to jest jakieś 125 gramów. Tak. Nie, 125 razy 4 to jest 600, więc to jest za dużo. 120 razy 4 to jest 480. No, między 122 to byłoby 488. No, między 122 mililitr. Przepraszam bardzo. No bez przesady, że wpuszczają po trzeźwemu, jeśli staniesz na ręce i głowę. No bez przesady. No ja tutaj mam w Windowsie wyciszone. Nie, tutaj mam na 80%. Nawet nie 80%. No to puścimy głośniej. Osoba z Karafana wpłacił 2 złote. Pozdro dobre. Teraz akurat mnie dobrze nie widać, bo jest ciemno, to raz. A dwa, zasłaniają mnie moje 3 latarki LED Goku SSJ, Naruto Uzumaki w trybie mędrca i Sakura-chan. Zasłaniają mnie i dobrze mnie nie widać, więc kamerę musiałbym jakoś przekręcić, ale czy będzie mnie widać razem z innymi? No właśnie, mnie nie widać. Dlatego muszę z powrotem przekręcić, żeby było widać moje 3 lampki. O! No i wtedy mnie dobrze nie widać. No niestety, taki jest urok bycia zakrytym w nocy. Dobra. Mamy skończoną piosenkę Dance with Death Screams and Whispers. Następna piosenka. 6 Hours Hardstyle Remix. Okay, so here we go. Datte bajo! Jak widzicie, znam angielski to na dobrym poziomie. I wcale nie jestem najebany, bo kontaktuję, czytam, słucham, odpowiadam. Jedna butelka Jacka Danielsa, czy nawet pół butelki, nie robi na mnie różnicy.
Trochę powinienem ściszyć donate, bo za głośno są, a Sławek ma chyba no. Potężny Krilan rozpierdalacz wpłacił 2 zł i 22 grosze. Co prawda nie wszystkie donate sygnowane Krilan rozpierdalacz były moje, ale nie były hejterskie, więc można się z nimi zgodzić. Bawimy się do 23, bo jutro kołchoz dat ty bajujaju. Czyli nie wszystkie były twoje, a ja myślę, że wszystkie były twoje. To znaczy, że się za ciebie podszywali. To skurwysyny jebane karaczany. No tak, do 23 się pobawimy. No tak, bo kołchoz do od rana. Kurczę. Tak bardzo chciałbym ci to jakoś wynagrodzić. Chciałbym ci to sprawić przyjemność, żebyś miał dumę ze mnie, że pokonałem karaczany, że twoje datki nie poszły na marne. Jak ja mam ci się odwdzięczyć za tę całą pomoc dla mnie od 3 lat? Musisz mi jakoś powiedzieć w tym donacie. No na pewno, nie pozwolę się oszukać, nie pozwolę się okraść, to jest pewne. Ale jak bardziej, jak więcej? Czy mam opowiedzieć o swojej młodości? Jeszcze nie jestem taki stary. Chociaż dzieci mi mówią dzień dobry. To trochę czuję się staro, ale fajne to jest. Pan mistrze wpłacił 2 złote. Ojej, kurwa, Goku padł. Dlaczego? Dlaczego padłeś? Są Goku. Nie ma szans, smiecie jabane, niech zje anime w mnie, kurwy hejterskie, zdychają mów, a nie kurwa. Kurwa, gdzie on jest? O kurwa, teraz Sakurcia padła. Tam. Aha, do góry nogami. Dobra. Goku ma być żółty. Żółty Datebayo. O. Naruciak. Jest cały. Tak. I Sakurcia też jest cała. Jest. A, kurde, przerywa. Ktoś ten kabel chyba nie łączy. Czego nie łączę? Potężny Krilan rozpierdalacz wpłacił 2 złote. Nic się nie stało, mistrzu. Nie musisz niczego robić, ale boli mnie, jak widzę, że ciągle gadają, że katana nie jest ostra. Załatw raz na zawsze ten temat i zamknij im buzię. No wiem, że najlepiej by było po prostu przeciąć tego pomidora. Zastanowię się nad tym. Czemu Sakurcia nie działa? No powiedz mi, czemu nie działasz?
Ta kurcia, czemu nie działasz, do Tebayo? O, kabel coś nie łączy. O. No teraz jest trochę ciemno na wszelkie ci testy cięć, więc nie będzie to możliwe. Ale rano, jak najbardziej, przekroję pomidora, pójdę specjalnie do PSS-a i kupię arbuza, więc przetnę, nie ma problemu. Karty papieru A4 przeciąłem, nadziałem, więc to żaden problem. Następna piosenka to będzie Negro Pefaceno Pefacemo Ignacemo Audio 1995. To widać, że to z kasety, bo widzę okładkę kasety. Co to jest? Co to, jakieś cygańskie? Dobra, ściszyć trochę, bo już 22 minęła. Potężny Krilan rozpierdalacz płacił 2 złote. No rozumiem, że ciemno, szkoda, ale rozumiem. Dzisiaj tak wyjątkowy dzień i myślałem, że możemy zamknąć już te wszystkie tematy. Zwłaszcza, że ci wmawiają, że niby jesteś pijany i nie potrafisz używać katany. No chętnie bym to zrobił, ale po prostu jest za ciemno. A zdjąłem żyrandol i mam zamiast tego moje lampki LED Sakurci, Naruto i Son Goku SSJ. Ale nic nie widać dobrze. Kurwa, no. Działać. Nie wiem, czemu nie chce działać, wtedy działało. Dopóki nie spadło. Może dlatego, że dwa na raz. Dziękuję.
Cukrowy tatuś wpłacił 2 złote. Krzysztof, co byś powiedział na wizytę u 67-letniej Roxy zwanej Klementyna 67 Full? Wykonuje wszystko w cenie spotkania. Cena to 150 zł. Odpisz, co o tym sądzisz. Nie znam żadnej Klementyny. O, co kurczę działo? Kabel coś nie łączy. O. Teraz już działa. Czekajcie, gdzie ja myszkę położyłem? Krylan napisał. Karahan wpłacił 2 złote. Sram ci do ryja. Dobra, do 23 robimy live'a. O kurwa, to jeszcze godzina. Koneser wpłacił 2 złote. Mistrz Łaczywachowicz też przyjmuje na Roksie? Jeśli tak, to jaki ma tani? Wachowy z synem na Roksie. Nie zrobiłem jej konta tam, Abramowi Niemcy. Sama ona nie zrobiła konta, więc jest jedną konta.